Siema, witajcie. Wielu z was może zapytać, po co w ogóle ten film? Ten film robię po to, żeby część osób, które mogą mieć jakikolwiek problem z ekspedycją, mogła sobie podejrzeć i ewentualnie zobaczyć, jak zdobyć konkretne kamienie milowe. Zazwyczaj robiłem to na live'ach. Niestety, no, mój internet jest taki, że o kanty dupy go rozbić ostatnimi czasy. Coś się bardzo mocno skaszaniło i no, z live'ów wychodzi to, co wychodzi. Dlatego robię to w takiej formie. Na początku każdego filmu będę mówił, jakie kamienie milowe zdobyliśmy, ponieważ lecimy to fazami, czyli tyle ile faz, zapewne będzie też tyle filmów. Ale wiadomo, że jak robimy ekspedycję, no to nie tylko kamienie milowe z konkretnej fazy, którą akurat robimy, będziemy robić. Także w tej fazie wszystko z fazy pierwszej machnęliśmy. Z fazy drugiej zaliczyliśmy pielgrzyma, no ale to jest samograj, on się sam zaliczy. Trochę dałem ciała, bo spokojnie mogliśmy na przykład zrobić napęd życia też. Po prostu wystarczyło zeskanować wszystkie rośliny. No ale przynajmniej będzie mniej roboty w tym. Dalej, z trzeciej fazy mamy pilota, mamy wielką wyprawę. To jest dosyć proste, ale trzeba o tym pamiętać, nie? Żeby zrobić zdjęcia konkretnych biomów. Mamy gwiezdny pył i w fazie czwartej mamy językofila i skarb jednego człowieka. Także kolejne fazy ekspedycji sobie troszeczkę ułatwiliśmy. Z drugiej strony dość łatwo część z tego będziemy w stanie zrobić. I dlatego też ten pierwszy film jest tak długi, on trwa chyba z 2 godziny. No ale jeżeli ktoś chce, może sobie znaleźć, może sobie poszukać, będzie wiedział, jak sprawę ogarnąć. No dobrze, teraz przejdźmy do filmu, bo to takie przedsłowie, które wrzuciłem już tak naprawdę po nagraniu tego filmu. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie. Jako że bogowie internetu wciąż nie za bardzo mnie lubią i próba odpalenia się z nową ekspedycją no szczezła na niczym, postanowiłem, że po prostu nagram filmik z tego. Nie wiem, czy będę w trakcie niego gadał, czy podłożę głos później, to jeszcze zobaczę. W każdym razie, no teraz lecimy z ekspedycją przyczółek, ekspedycją drugą, w której można zdobyć Normandię. Zaczyna się ciekawie. Czyżby frachtowiec? Frachtowiec albo stacja kosmiczna. Stawiam na frachtowiec. Ciekawe, jaki statek, nie? Dostaniemy na dzień dobry. Powiem wam, Normandia mi normalnie zabierała sen z powiek, nie? Nie mogłem spać przez to, że
jej nie posiadam. Poczekajcie, wyłączę siebie, podgląd na siebie, żeby tutaj... nie przeszkadzać wam za bardzo. A i teraz jest si. Zobaczmy, jaki statek w ogóle nam dali tutaj na dzień dobry. Widzę, że jesteśmy blisko stacji kosmicznej, więc... O, ja pierdzielę. Kolejne powolne. A patrzcie, tam egzotnik. God damn it. Fuck. Ej, to nie był nasz. To był nasz. No. No dobra, no. Nie wiem, czy mogło być gorzej, ale... No pewnie mogło, nie? A mogliby dać jakiś w końcu konkretny statek na start, a nie takie łajna. No ale dobra, zobaczmy, co w ogóle mamy do zrobienia w tej ekspedycji. Myślę, że jeśli chodzi o filmy, zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Jeśli chodzi o filmy, no to będziemy fazami robić, tak, że powstanie no 5, może 6 filmów, chyba że pójdzie to znacznie szybciej, no to wtedy nie. A na początek sobie omówmy wszystkie kamienie milowe. Napraw najważniejsze systemy frachtowca. Czyli będziemy musieli nazbierać pewnie trochę surowców. Wyląduj na planecie, no to się zrobi samo. Odkryj stworzenia. To też się zrobi samo, o ile mamy skaner. Zbuduj orbitalny materializator egzopojazdu na swoim frachtowcu. No to trzeba będzie zakupić technologię, nie? Chyba że ją gdzieś tu dostaniemy. Aha, dostaniemy ją przy zwierzaczkach. No to chill. Aktywuj skok warp. Na pokładzie swojego statku głównego, czyli nie frachtowcem, tak? Czy frachtowcem? Nagrodą jest hipernapęd, więc chyba nie chyba nie naszym statkiem, tylko frachtowcem. No nie wiem, zobaczymy. Zbuduj pomieszczenie magazynowe na swoim frachtowcu. No i osiągnij punkt spotkania, luzik. Zbuduj pomieszczenie skanera, spoko. Zlokalizuj i uratuj formę życia, która utknęła. Nie lubiłem tych misji nigdy, są tak upierdliwi. Odkryj florę planetarną, 13 sztuk. No to jest też duża szansa, że ogarniemy to w pierwszym układzie, nie? Przebądź pieszo 2500 jednostek, no to bez problemu samo wpadnie. Zbadaj miejsce katastrofy frachtowca. Powinniśmy to ogarnąć, nie wiem, przy pomocy map, albo może natrafimy na niego, także nie będzie to stanowiło jakiegoś specjalnego problemu. Zmrożona krew, złap niepospolite ryby na lodowych światach. Teraz się wściekli, wszędzie będą te ryby wrzucać. Tutaj albo jak trafimy na taki świat, to sobie spróbujemy to zrobić, albo po prostu skoczymy do bazy jakiegoś dobrego kolegi, gracza, który tutaj na takim świecie ją zlokalizował. No i punkt spotkania. Pilot. Pilotuj swój statek 100 tysięcy jednostek. No to banalne, też zrobi się samo. Sfotografuj różne środowiska planetarne. Dobra, o tym trzeba będzie pamiętać, bo na pewno nim dojdziemy do trzeciej fazy, to trochę tych światów odwiedzimy. Zbuduj podwójną komorę uprawową na swoim frachtowcu. No to też po prostu nazbierać, wykupić, nazbierać surowców, wykupić odpowiednie technologie, nie? Wydobywaj surowce z asteroid.
też proste, też myślę, że zaraz zrobimy. Zaliczę ekspedycję floty. No dobra, to troszeczkę czasu zajmie. No i będziemy musieli flotę zebrać, nie? Znaczy się flotę fregat, bo zapewne o te właśnie chodzi. Wyznacz punkty orientacyjne. Że co? W sensie, że mamy po prostu znaczniki postawić, czy je odnaleźć? No zobaczymy, nie? Dolecimy na jakąś planetę, to się ogarnie temat. Naucz się słów obcych, 6, no banalne. Zbuduj komorę teleportacyjną. Mm-hmm. Odkryj starożytne ruiny, no ich. Skarb jednego człowieka, wykop zakopane przedmioty. Odzyskane zagubione przedmioty, 0 na 3, w porządku. Odkryj układy. Odkryj układy gwiezdne sztuk 8. Czyli zapewne trzeba będzie warpować. Pytanie, czy... Dobra, za dużo nam nie mówią. Aha, prześlij odkrycia, aby zdobyć nanity. Dobrze, czyli niezbadane układy, tak? Trzeba będzie odkryć. Myślę, że ogarniemy. Tylko trzeba będzie trochę naskakać. Kwantowa pianka, czyli zdobądź nanity. Spotkanie czwarte. Osiągnij punkt spotkania, wiadomo. Zaszyfrowany. Wiecie co? Szczerze mówiąc, nie jest to bardzo trudne, więc myślę, że da się to ogarnąć dość szybko. Chyba, że kurde na czymś utknę, nie? No, zobaczymy. Najpierw zobaczmy, co ten nasz tutaj frachtowiec ma rozdupionego, nie? Mamy jakąś flotę? O, mamy jedną fregatę, jak miło. Ciekawe, czy mamy pomieszczenie do zarządzania nimi. Mapa warpów, dobra. Co my tu mamy z ulepszeń? Nie mamy nic. Trzeba by... pozdobywać trochę moduły fregat, nie? Czyli dość istotne będzie wysyłanie niestety na wycieczkę tutaj naszych ludzi. Nasze fregaty, dokładnie rzecz biorąc. Tutaj zielone schody. O, fajnie. Brzeczkę mamy, tylko że nie mamy rękawicy, nie? Żeby ją zebrać. O, z dupka. Niech sobie jest. Tak patrzę, co tu ciekawego mamy na tym frachtowcu, ale obawiam się, że nie za wiele. No dobrze, czyli będziemy musieli go troszeczkę rozbudować. A jak wyglądamy... Dobra, urządzenie teleportacyjne uszkodzone. Potrzebna antymateria, rezonator. Rezonator raczej będziemy musieli kupić. Wątpię, żebyśmy mieli technologię i krosno kablowania. Ciekawe, że mamy metal chromatyczny i złoto. Mamy dość sporo tego metalu chromatycznego. Tak patrzę, jakie mamy schematy, ale nie za wiele. Dobra.
Multinarzędzie, co nam tutaj dali? Oczywiście, shit straszny. A chociaż z blasterem rozproszonym, weźmy to, zaraz to sobie ustawmy. Żeby się chociaż troszeczkę to nam boostowało. To się nie boostuje, dokładnie, to się nie boostuje. Skaner słabiutki. Ale mamy wizjer analityczny. Fajnie, że mamy zaawansowany laser wydobywczy. To nam dosyć dużo pomoże. Statek. Dobra. Akurat silniki w ulepszonych slotach niekoniecznie, nie? Wybaczcie się, smarkam troszeczkę, ale to niestety pogoda nie była zbyt łaskawa, jeśli o mnie chodzi. Kadmowa smuga, ona się teoretycznie powinna boostować z silnikami. Nie wiem, czemu się nie boostuje. No, ale whatever. Rakiet praktycznie nie używam, więc rakiet, tak, rakiety możemy sobie od razu rozdupić. Przynajmniej trochę węgla będziemy mieli i miedzi, nie? Cóż my tutaj mamy? System podtrzymywania życia. Weźmy go, wrzućmy sobie w doładowany slot. Zboostujmy. Bardzo fajnie, że od razu mamy rafinator. Ochrona przed ogniem. I plecaczek. Dobra. Ochronę przed zagrożeniami możemy wrzucić też w doładowane. No dobrze, słuchajcie. Nie jest tak źle, jak myślałem, ale dobrze to też nie jest, nie? Sobie wylecimy, zobaczymy, jakie statki mamy, jakie planety mamy dostępne do zwiedzenia w tym układzie. Odwiedzimy też stację kosmiczną. O, tylko że nie mamy w ogóle hajsów. Dobra, czyli stację kosmiczną odwiedzimy sobie później. Na frachtowcu. Zestaw naprawczy mamy. Fajnie, ale tylko jeden, więc trochę mało, nie? Bateria jonowa to nam się przyda bardziej przy sobie. Tak samo jak amunicja, chociaż blaster rozproszony chyba jej nie wykorzystuje. Ale na wszelki wypadek wezmę, może zrobimy PMA. Tlen do podtrzymywania życia systemów też możemy zabrać ze sobą. Parafin kompletnie mi się nie przyda w tej chwili. Tryt chyba na statku, nie? Bardziej... Dobra. Ten metal chromatyczny teoretycznie mógłbym zabrać, bo może by się i przydał w trakcie zwiedzania układów, ale zostawimy go. Myślę, że bez problemu znajdziemy, nie? Jakąś... miedź, która będzie potrzebna. W sumie, skoro jesteśmy, to możemy spokojnie, możemy trochę tutaj sobie połupić złota. O, mam silne działo. Teraz nie pamiętam, złoto albo srebro będzie potrzebne do Minotaura, nie? A tego chciałbym zbudować.
O dziwo, jeszcze żaden NPC nie podleciał, nie? Nam pod lasery. Ostatnio, od kiedy ich wprowadzili, to non-stop, jak człowiek sobie lata po polu, to asteroid, to jakiś NPC się tutaj przypałęta i rozróbę robi, nie? O, tam widziałem bazę ze złotem, baza Golden Fingers. Jeżeli ktoś nie wie, nie spotkał, nie widział, to złote paluchy to są po prostu minerały, które można zebrać i dostać złotko, nie? A właśnie, skoro jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, rzućmy sobie okiem. Spustoszona planeta. Słabo. Gorąca planeta. Nieprzyjazna życiu. Spalona, czyli tu jest gorąco wszędzie, szczelinowa i targana wichrami. Jest miedź i solanium. Starożytne kości, miedź i solanium. Sprawdzimy, bo nie jestem pewien, czy ten kamień milowy, który tam mówi o wykopanych skarbach, czy on ma na myśli starożytne kości, czy zakopany złom, bo też coś takiego występuje, nie? Tak się zastanawiam, czy nam nie powinno już tego kamienia zaliczyć, czy musimy go włączyć? Zerknijmy sobie. To było w której? W czwartej? Trzeciej? W trzeciej. 46 na 50. Dobra, w porządku. Nie wiem, czy pole ekwipunku statku chciałbym już wykorzystać. No bo ten statek, mówię, jest padaka i nie wiem, czy go nie zmienimy sobie czasem. Zasadniczo w momencie, kiedy skoczymy do anomalii, to będziemy mogli inny statek, nie? Sobie wziąć. Chociaż nie wiem, czy będziemy to robić w tej ekspedycji. No, zobaczę jeszcze. Wszystko przed nami. Stop here to start. Zacnie się nazywa, polećmy tam. Dobija mnie, jaki ten statek jest wolny. Jesus. Kurde, jest pole miedzi, ale zapewne nie będzie można go przeorać, ponieważ edycja jest wyłączona w bazie. No ale się zobaczy, nie? Co on tu ma? Dużo kwiatków. Dużo kwiatków, których zapewne nie będę mógł zebrać. I mam nadzieję, że nie jest to jakaś dziwna pułapka, nie? Mamy kontenery, tylko że no my w kontenerach jeszcze nic nie mamy, a jego rzeczy nie zabierzemy, nie? Nie ma tak dobrze. Kurczę, nie ma nic, co bym potrzebował. To znaczy, no są rzeczy, które bym potrzebował, ale akurat nie do końca o te mi chodzi. Co on tu ma? Nic tu nie ma. Mam czuszek.
Poczekajcie, ja tylko jeszcze sprawdzę. Chyba chciał dobrze, a nie skończył. A nie szkodzi. Przynajmniej mamy bezpieczne schronienie. Ale zobaczcie, na niższych levelach widzę już są rzeczy. W sumie to bym chciał stąd wyjść, żeby dostać się na planetę i móc pozbierać troszeczkę. Co to jest? To jest? Fajnie, nie? Bo naprawdę dużo hajsu można na sferach Gravity narobić. Tylko że no, na starcie raczej nikt nie ma czego takiego. Rękawicy hazmat, nie? Bob chciał dobrze, ale nie przewidział tego. No dobrze. Weźmy stąd, wyjdźmy. Teleport. Nie chcę się teleportować, bo nie mam gdzie się. To znaczy, moglibyśmy skoczyć do innej bazy na przykład, nie? Ale... niespecjalnie mi na tym zależy. Dobrze, pytanie, czy jak zejdziemy na dół, czy tu wleziemy jakoś? No, jest szansa, że tak. Dobra. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Gdzie to było? Szukam tego ze zdjęciami, nie? Właśnie, zobaczmy. A nie, to nie. Myślałem, że wystarczy, że my postawimy punkt orientacyjny, takowy. Niestety nie. Tu chodzi o te, które spotkamy przy placówkach, nie? Przy których zapisy robimy, ale to nic. Przynajmniej wiemy. Pilotuj swój statek, już mamy 30 tysięcy. To chciałem. Zobaczymy, czy nam się uda. Dziwne, czemu mnie nie widać? Cholerka, jestem niewidzialny. No ale to nic. Jest tu coś ładnego do sfotografowania? No nie ma, nie? Za bardzo. Mnie nie widać, to nic ciekawego. Dobra, mamy bez atmosfery, czyli został spalony i zamarznięty. Myślę, że spalony jeszcze w tym systemie uda się zrobić, a zamarznięty trochę później, nie? Nie kojarzę, czy tutaj coś było mówione o pomiotach, żeby zdobyć jaja? Nie, nie, chyba nie. Teraz się na chwilę zamknę, bo tutaj zapewne zrobimy jakieś cięcie. Sobie po prostu pozbieram surowce, nie? Powiem wam, nie głupi pomysł, żeby te jaja zbierać
Boję się tylko trochę, że może to się... Miałem się zamknąć, wiem. Może się trochę słabo to dla nas skończyć. Ile tych paskud tutaj jest? To było dziwne, wyglądało jakbym go tym dopalaczem spalił. 816 mamy amunicji. Dobra, zerknijmy sobie, czy blaster rozproszony. Dobra, zużywa to. Amunicję wystarczy półferytowy, więc spokojnie, nie stanowi to jakiegoś problemu. Kurde, gorzej będzie. Gorzej będzie z węglem tutaj, nie? Góra rdzy. Złożę sól, sól, góra rdzy, złożę miedź. Polecimy sobie po miedź. Teoretycznie trochę węgla mamy, ale nie jest to planeta, na której zostaniemy, ponieważ może się złożyć tak, że nam zabraknie amunicji, nie? Do lasera wydobywczego. Fajnie, że tu nie ma tego. Uhuhu, patrzcie, jest węgiel. A żeśmy przydupili. Dobra, obawiam się, że muszę zmienić zdanie. Chwilkę tu zostaniemy. O ile jest tutaj jeszcze więcej węgla gdzieś w zasięgu. Diwodór, miedź, diwodór, tlen, tlen. Dobra, węgla nie widzę, cud. Mieć owszem, polecimy, ale najpierw chciałbym ten tlen zobaczyć, jak on tutaj wygląda. Czy jest to w formie kwiatków, czy też jakiejś innej. Tam chyba węgiel widzę. O, niestety forma kwiatków i to dość uboga. Dobra, najpierw odhaczymy tą miedź, później polecimy do następnej. Tam widzę szepczące jajo. Czy głupio by było na tak prostej planecie zgona zaliczyć? Manipulator terenu. Tam jest węgiel, dobra. Wiecie, to nie jest taka zła ta planeta. Tylko by trzeba było
się dość mocno skupić na systemach podtrzymywania życia, bo tu marnie to wygląda. Albo po prostu powinienem przestać biegać. Dobra, miedziuchy, berbeluchy mamy całkiem sporo, więc się raczej nie musimy przejmować metalem chromatycznym. Ale oczywiście problemem dalej będzie węgiel do napędzenia chociażby rafinatora, nie? Ale nie, poczekajcie, bo przecież w tej bazie były rafinatory duże, nie? Będziemy mogli wykorzystać, o ile tylko baza ma zasilanie. Chociaż do czegoś się ona przyda. Ciekawe, na jakich ustawieniach trudności jest ta ekspedycja. Poziom trudności. Standard, standard. Powiedziałbym, że na łatwym, nie? Tam jest miedź, czy to nie jest miedź? Góra rdzy. No właśnie, ta góra rdzy jakoś niespecjalnie do mnie przemawia się. Zastanawiałem nad jej zebraniem, ale systemy podtrzymywania życia. Tlenu na szczęście mamy dosyć sporo, ale kurczę, nie na tyle dużo, żeby tutaj szafować nim jakoś mocno. Myślę, że polecimy tylko jeszcze po tą jedną miedziuchę, która gdzieś tam była. I będziemy stąd spadać. Albo i nie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, trochę wungla nastukamy, także to dobrze. Staram się jak najmniej ruszać, żeby nie marnować energii podtrzymywania życia, nie? Tu sobie troszeczkę wungla nazbieramy. Mam nadzieję, że się tu nie zgubię, bo o, wróć. Dopiero zauważyłem, że jest niezidentyfikowany.
chciałbym zdobyć też trochę rzeczy na handel, kurczę, na tej planecie, ale tak za dużo to nie ma, no. Schematu na rękawice, wróć, na rękawice hazmat też nie mamy, no właśnie. Chyba że spróbujemy wezwać anomalię, ale raczej anomalii nie wezwiemy, nie? Na pierwszym tym... w pierwszym świecie. Pamiętajcie też, że laser im bliżej przegrzania, tym większe obrażenia zadaje, nie? Ale musicie go trzymać na takim momencie, żeby się nie przegrzał, nie? Nie da się tego ustrzelić. No i chyba by było na tyle. Jaskinie ograbiliśmy do cna. Teraz tylko trzeba by się stąd wydostać. O! A mówiłem, że część tutaj osiągnięć będzie się sama robiła. Czyli teraz już nawet tak bardzo mi nie zależy na tym węglu, bo trochę go zdobyliśmy. Co na miedzi, nie? Gdzie ona była? Góra rdy, miedź. Tak, myślałem, że bliżej, nie? Ale na szczęście mamy taki zapas węgla, że możemy sobie spokojnie diwodór pozbierać. Który, no jakby nie patrzeć, też jest dosyć potrzebnym, nie? Surowcem. A mamy coś do budowy? O, komputer bazy i nomadę. Ej, powiem wam. Na statku mamy parafin. Znaczy się na frachtowcu. Kurczę, nieźle. Byśmy mogli spokojnie nomadę postawić. Tylko, że nomada chyba sam w sobie nie posiada systemu podtrzymywania życia, wydaje mi się. To jest do dupy. Uhuhu. Hamuluj. A czemu się zatrzymuje w jaskiniach? Ponieważ no tutaj dość łatwo i bezpiecznie można sporo surowców nazbierać, praktycznie nie tracąc przy tym żadnych
własnych zapasów, nie? No powiem wam, że początkowo zignorowałem tą planetę. Myślałem, że będzie to kiszka i za długo tu nie zabawimy. Jednak dzięki temu, że wpadliśmy do tej jaskini, udało nam się całkiem zacnie nazbierać zasobów. Tlenu mamy 500. Tlen dzięki oczywiście tym niebezpiecznym roślinom, które występują w jaskiniach. Węgla, no węgla to już w ogóle mamy zapas chyba na całą ekspedycję. Sód także dzięki roślinom, ale dzięki również kryształom, które tu występują, tak jak i azotan sodu. Miedziucha, no miedziucha wiadomo, szukaliśmy jej, żeby zrobić metal chromatyczny. Liwodoru się nazbierało, bardzo dużo kobaltu nam się udało też nazbierać. Pył krzemianowy, no pył ferytowy, oczywiście feryt czysty, feryt namagnesowany, platyna, złoto, srebro, to wszystko z jaskini. Tak samo rdzenie larwalne. Myślę, czy nie zapolować sobie troszeczkę tutaj na rdzenie larwalne więcej, ale nie jestem przekonany, czy jest to nam tak do końca potrzebne. No, oczywiście mamy też sól, która tutaj występuje. Powiem wam, że planetka jest na tyle ciekawa, że postanowiłem zrobić tutaj bazę. Być może tu wrócę, być może wy znajdziecie. No, jest tutaj na tyle dużo surowców, że poświęcając tą godzinkę, naprawdę można zacnie temat ogarnąć. Dodatkowo dzięki tutaj jednemu z graczy, który postawił kolosalną bazę, będzie można użyć jego rafinatorów. Dzięki czemu my nie będziemy musieli tracić naszego węgla, naszej energii. Także no same plusy, nie? Gdzieś tu był. O, dodatkowo widzę, postawił tutaj. Aha, kontenery, w porządku. Kontenery na razie mnie nie interesują. Myślałem, że. A jest terminal handlowy też. Jest też terminal handlowy, więc od razu możemy posprzedawać nasze rzeczy. Nie, na razie z tym sprzedawaniem chyba się wstrzymam. Rdzenie larwalne są chyba zepsute mięso. Tego nie potrzebujemy zdecydowanie. Rdzenie larwalne chyba na nanity, nie? By były. Nie wiem, czemu tu jest tak dużo rzeczy. Jakieś krewetki, cudawianki. Na nanity by szło przerobić. Zaraz zobaczymy. Dokładnie, a nanitów to by nam się przydało do kamienia milowego. Z jednego jest 50 nanitów, nie jest to jakoś bardzo dużo. Jeszcze się zastanowię, czy pójdzie to na nanity, czy pójdzie to na obiekt w użyciu. Cholerka. Czyli nam pomógł, ale w sumie tak nie do końca, nie? A dobra. Przynajmniej możemy się schować przed burzami, których tu nie ma. No chciał dobrze, no są tutaj te sfery gravity, nie? Które możemy podnieść. Dzięki czemu. O, możemy tutaj chyba też nasz egzopojazd, widzę, przyzwać. Są sfery gravitin, tylko że żeby podnieść sferę gravitin, tak naprawdę potrzebujemy rękawicy hazmat, a żeby zdobyć rękawicę hazmat, musimy dostać się na anomalię, chyba że któryś z kamieni milowych będzie nam tutaj. I on udostępni. Zaskoczyło mnie to, co się teraz wydarzyło, ale w porządku, no w sumie jest to pierwszy wylot, nie? Polecimy sobie na stację kosmiczną szybko.
ale nim na nią polecimy, czy możemy? Nie. Dobra, w porządku. Sprawdzałem, czy możemy wezwać anomalię, ale no nie, no nie da się. Oczywiście wykupimy. Wykupimy sobie pole egzokombinezonu. Zastanawiam się też, czy nie nazbierać tutaj na tyle dużo funduszy, żebyśmy sobie po prostu wymienili statek, ale na razie się powstrzymamy. Dużo podróżników ostatnio jest, nie? Nie, nie przychodzę po ciebie. Dobrze, do naprawy, nie? Byśmy musieli kupić krosno kablowania, tam z tego co pamiętam było we frachtowcu. U, 6 krosen okablowania, 3 antymaterie. Antymaterie to nazbieramy, jest szansa z... Wiecie czego? Z asteroid. I pojemnik z antymaterią. Nie wiem, czy pojemnik z antymaterią możemy już wytworzyć, czy nie ma, możemy. Do tego tlen i półferytowy. Dobrze, czyli by się przydało trochę tlenu nazbierać. No, menda nam odlatuje, dobra. W każdym razie ten pierwszy system, w którym startujemy, no, jest w stanie nam dostarczyć tylu surowców, że na spokojnie ogarniemy temat. Cholera, drogie są... Strasznie, nie? Te krosno kablowania. Okej, ale nic to. Dobra, weźmiemy sobie... sprzedamy wszystkie pierdołki, które nam tutaj zawadzają, żeby zrobić trochę hajsu i kupić chociaż jeden krosno kablowania. Wiem, że z rdzenia larwalnego teoretycznie można zrobić nanity, ale jest to 50 za 1, a my mamy bazę na tej planecie, gdzie on występuje, więc nie jest to jakiś wielki problem dla nas. Będzie trzeba, to go zdobędziemy. Mamy niecałe 200 tysięcy, nie zaszalejemy z tym za bardzo. 80 tysięcy kosztuje jedno krosno kablowania, więc 5 to my nie kupimy. Teraz jak na złość nie ma, ale powiem wam, że widziałem tutaj całkiem ładne solary latają i chyba poświęcę trochę czasu, żeby pofarmić pole asteroidów, posprzedawać zdobyte złoto, srebro, platynę i wymienimy sobie tą latającą beczkę na solara, ale to zrobię poza materiałem, żeby tutaj 2-3 godziny nie poświęcać filmu na... Kurde, też ładny. Klasa B. Nie poświęcać na farmienie skałek. Weźmiemy sobie, skoczymy teraz na frachtowiec. Naprawimy potrzebne systemy. No tutaj widzicie, mam bazę, co prawda na razie tam tylko komputer stoi i nic więcej. I teraz ważna rzecz, pamiętajcie, że nie musicie mieć teleportera na frachtowcu, teleportera w bazie, żeby do nich skoczyć. Teleporter jest jakby potrzebny do rozpoczęcia teleportacji, a nie jej zakończenia, nie? Dobra, weźmy sobie, naprawmy te systemy podtrzymywania życia we frachtowcu. No i gitarka.
metal chromatyczny możemy z niego zabrać i wrzucić sobie do plecaka, ponieważ mam wrażenie, że nam w kieszeni może się bardziej przydać. Tutaj na fraktowcu zostawiłem wszystkie rzeczy, które uznałem, że nie będą jakoś mi niezbędne, nie? Tak na misjach na planetach. Dzięki temu zrobiliśmy kolejny kamień miglowy. Przejrzyjmy, co my tu mamy pyknięte. Gwiezdny pył. Możemy odebrać nagrodę. Pole ekwipunku statku gwiezdnego 5 sztuk i gruć towarowa, czyli miejsce na magazyny na frachtowcu. Ale z tym się wstrzymam do czasu, aż wymienię statek. Tutaj jest bardzo fajne. Podwójna komora uprawowa, najlepsze ulepszenie systemów skanowania, polepszenie, potężne ulepszenie promienia wydobywczego, tylko nie wiem, czy w tym systemie wszystkie trzy różne środowiska uda nam się zeskanować. Udało nam się zeskanować bez atmosfery. Spalony raczej damy radę, ponieważ jest tutaj jakaś ognista planeta, ale zamarzniętego tutaj nie ma, więc tego raczej nie zrobimy. Pielgrzym. Zestaw wędkarski, ulepszenie systemów ruchu, ulepszenie systemów podtrzymywania życia. Możemy w sumie to sobie odebrać, ponieważ nie będzie nam zagracało miejsca. A rzeczy, które dostaniemy, się nam przydadzą. Teraz antymateria, paliwo startowe do statku gwiezdnego i zestaw naprawczy. Fajne rzeczy, aczkolwiek nie wiem, czy niezbędne w tej chwili. No ale dobra, odbierzmy. Czasami lepiej się wstrzymać, nie odebrać czegoś, żeby nie zagracać sobie miejsca, jeżeli go mało mamy, nie? Teraz mamy tak, trzy zestawy naprawcze. Jest to fajne, bo byśmy mogli na przykład naprawić sobie cały promień materii. Bez problemu możemy naprawić hipernapęd, ponieważ pojemnik jestem w stanie chyba wytworzyć z tlenu i pyłu ferytowego. Ale z tym się wstrzymamy na chwilę obecną, jakoś nie jest to dla mnie bardzo ważne, póki nie chcę z systemu odlecieć. Wzmacniacz sygnału, akumulator przepięciowy, geolog Minotaura. No, geolog Minotaura bardzo się nam przyda, myślę. Więc jak najbardziej możemy go sobie zebrać. Czemu geolog Minotaura? Mówię, że nam się bardzo przyda. Minotaur jako jedyny z egzopojazdów ma od razu zamontowany system podtrzymywania życia, czy też przeciwdziałania nieprzyjaznym warunkom. Także teraz wybieramy się na ognistą planetę i w razie czego będziemy mieli gdzie się skitrać, nie? Paliwo do statku gwiezdnego, no bardziej nam się przyda na statku. Tryt tu zostaje, ale srebro i złoto jak najbardziej możemy przerzucić po prostu na frachtowiec, bo będzie potrzebne do budowy poszczególnych elementów. Teoretycznie byśmy mogli sobie... Co ja mam to? Co ja mogę tu zebrać? Halo?
Mam beczkę szeroną, ale oczywiście nie mam rękawicy hazmat, nie? Do tego. Zbierz wszystkie rośliny, jestem ciekaw. Patrzcie, zadziałało bez hazmata. Nice. Nie wiem, czy... Nie chciałbym sobie czegoś tu wybudować. Pomieszczenie do galaktycznego handlu średnio do mnie przemawia. Sala dowodzenia flotą. To by było nie głupie, tylko że nie mamy... nie mamy możliwości wytwarzania paliwa do fregaty. Do tego jest potrzebny jeden przejęty moduł fregaty, a my takowego nie posiadamy. Pogadajmy sobie z nawigatorem, może coś powie. Potrzebuję jednak sali dowodzenia flotą. Wiem, że w podstawowej grze było tak, że jak postawiłeś, jak zagadało się chyba z nawigatorem, to faktycznie mogliśmy... otrzymywaliśmy technologię, nie? No dobra, postawmy. Nie jest to jakoś tam bardzo drogie, więc w żaden sposób tutaj nam nie będzie przeszkadzało. Istota naukowa. No i fajnie, mamy stanowisko zarządzania flotą. Tylko, że nie wystartujemy ekspedycji bez no, tego co mówiłem przed chwilą. Zobaczymy, może on da nam technologię, tak jak to był jest na głównym sejwie, ale obawiam się, że nie. No nie, mamy tylko możliwość wyświetlenia ekspedycji, więc na chwilę obecną tego nie zrobimy. Teraz tak, jeżeli byście mieli problem z budowaniem na frachtowcu, wystarczy, że wyjdziecie tymi drzwiami, do których prowadzą te na zielono podświetlone schody. Jak będziecie już w tym miejscu, czyli za drzwiami, spokojnie możecie budować. Ja tak sobie myślę, że żeby rozwiązać nasz przykry problem z miejscem, sobie wybudujemy chociaż jedno pomieszczenie magazynowe. To jest 50 srebra i 20 jednostek sodu, czyli nie jest to w żaden sposób jakoś bardzo dużo, więc sobie pierdykniemy. No, przy okazji kamień milowy osiągnęliśmy niechcący, to znaczy myślałem, że jakąś inną ładownię trzeba, ale fajnie. Co on nam daje? Plany, skaner międzygwiezdny i przyjęty moduł fregaty. Idealnie. Dzięki temu, że mamy dwa przejęte moduły fregaty. Skaner międzygwiezdny po coś zamontujemy, bo wydaje mi się, że był on do czegoś potrzebny. Ale najpierw zajmijmy się fregatą. Odblokujmy sobie technologię paliwa do fregaty. Tutaj na razie nie wydawajcie. Najważniejsze jest to, żebyście to odblokowali. Teraz wytwórzmy sobie takowe paliwo. Kryształ szoronu. Kryształ szoronu pójdzie na sprzedaż raczej. Chyba, że posadzimy go więcej. Dobra. Na razie wrzucimy go sobie do kontenera. Zapomniałem, że mamy kontener. Nie jest problemem. Wszystko, co nam zawadza, możemy
po prostu tutaj na razie wpierniczyć, nie? Wytwórzmy sobie paliwo do fregaty. Teraz możemy rozpocząć misję. Pamiętajcie, że jest to też jeden z kamieni milowych. Chyba trzeba trzykrotnie wysłać fregaty na misję, więc jak najbardziej im szybciej to zaczniecie, tym lepiej, ponieważ te misje potrafią trwać naprawdę długo, od godziny do 5 czy 6 nawet. My wybieramy najprostszą misję. Mam jedną fregatę i to jeszcze taką dosyć do dupy, więc nie szalejmy za bardzo. Ja tutaj wybiorę tą 3-godzinną, ponieważ i tak zaraz idę w Kimę, bo dzisiaj niestety lecę do roboty. Korweta międzygwiezdna, czyli w sumie moglibyśmy ją wysłać nawet na tą walkę. Dobra. To wyślemy ją na patrol bojowy. A co tam, niech ma. Jest przypisana. Teraz prawym wracamy. Wymagane paliwo 50 ton. Zrobiliśmy, więc spokojnie możemy rozpocząć ekspedycję. Ocena floty jest na 2 gwiazdkach. My mamy 1-gwiazdkową misję. Powinno wszystko pójść dobrze. W tym momencie wysłaliśmy fregaty na misję. Tutaj sobie możecie zobaczyć w sali dowodzenia flotą. Jeżeli bardzo chcecie, możecie się skontaktować i zapytać, no ale dopiero się rozpoczęła ta ekspedycja, więc nie ma co tutaj też zbytnio szaleć. No dobra, słuchajcie, ja tutaj zrobię małego skipa. Chyba że sobie postawimy... Co jest potrzebne do tego? Kurde, facjum. Nie mamy facjum. Czyli nie postawię w porządku. Ja tutaj zrobię małego skipa. Sobie polecę w pole asteroid, żeby troszeczkę uzbierać hajsów i wymienić statek na jakiegoś fajnego solara. No i wtedy zaraz będziemy kontynuować. Poczekajcie, co ja tu mam? Gwiezdny pył? Aha, gwiezdnego pyłu na razie nie chcemy odbierać. Odkryj stworzenia. No to zaraz pykniemy to bezproblemowo. Zbuduj orbitalny materializator egzopojazdu na swoim frachtowcu. Aha, żeby zrobić ten kamień milowy, musimy wpierw zrobić ten kamień milowy. Spoko. Wykonaj skok warp. Czyli dość szybko pierwszy ten zakończymy. Nice. Tak, czekając na tego solara, który ma przylecieć, którego mam zamiar kupić, sprawdziłem sobie terminal multinarzędzia. I pokazało mi się coś takiego. S-klasa, nie jest ona może jakoś o niebo lepsza od mojej. Pomimo, że ja mam C-klasę, no to pool jest 19, tutaj jest tylko jedno pole więcej, ale za to ma 4 doładowane sloty. Także bierzemy. Jak widzicie, kasy trochę nazbierałem. Poświęciłem sporo czasu, żeby poorać w meteorytach. To wszystko teraz sprzedałem. Teraz czekam na jakiś zacny statek. Kurczę, fajny w sumie. A klasa. Tutaj mamy C-klasę. C-klasa mnie nie interesuje. Najchętniej Solara bym zakupił, ale... tutaj... ta klasa jest całkiem... kusząca, nie? Ile by za nią chciał? 20 milionów, no nawet niedrogo. Jeszcze się wstrzymam. Chociaż może. Kurde, no kusi, nie? Ile mam miejsc na technologię? To jest dla mnie istotne.
Dużo. Bardzo kusi. Dobra, bierzemy. W razie czego zawsze można wymienić. Ale nie będziemy na naszego wymieniać, po prostu sobie dokupimy go. Cholera, myślałem, że nie tą opcję wybrałem, ja już się zestresiłem. Jak widzicie, jeszcze wykonując zbieractwo między meteorytami, udało się osiągnąć kamień milowy pilot, czyli wystarczająco dużo zwiedziliśmy kosmosu, tak? Przeleciliśmy wystarczająco dużo. Weźmy to sobie, zabierzmy. Ulepszenie też sobie weźmy. Smugę też sobie weźmy. Tarcza, silnik, reszta no niestety musi zostać, albo stety. Szkoda, że to wszystko jest tak trochę porozrzucane, nie? Ale z drugiej strony... O, nie zauważyłem nawet, że miał ulepszenie klasy X. Zawsze myślałem, że smugi się boostują, nie? Ze statkami, a tutaj dupka. Ale fajny kolor ma, nie? Ten Explorer. Ale jak na złość, kurczę, żadne solary nie przylatują, nie? Dobrze, weźmy sobie jeszcze teraz multinarzędzie. Powiem wam, ta S-ka mnie rozwaliła, naprawdę... Naprawdę mnie rozwaliła ta eseczka, że tutaj się znajduje. No i tak samo. Zarąbmy technologię. Nie pamiętam, czy tam był zamontowany manipulator terenu, czy nie, więc w razie czego go sobie weźmiemy. No i reszta musi zostać. Dobra, wizjer analityczny był. Blaster oczywiście wrzucimy w ulepszone pole, nie? No, kurczę. Dlaczego mielibyśmy go nie zboostować? No dobrze, i powiem wam, że to mi się w miarę podoba, tylko nie wiem czemu
Wydawało mi się, że jakieś ulepszenie skanera gdzieś zdobyliśmy, ale może się mylę. A nie, ulepszenie skanera dopiero zdobędziemy, nie? Jak zrobimy ten kamień milowy jeden. No ale dobrze, powiem wam, jak na start ekspedycji wygląda to bardzo zacnie. Mamy fajnego multitoola, sprawdźcie, bo być może też będziecie mogli go zdobyć. Mamy fajny statek. Multinarzędzie, no trochę mało miejsc może ma, nie? Ale na początek dobre i to. Mamy bardzo fajny statek. Myśliwiec, ta klasa. W sumie możemy poprzerzucać to, co na nim tam powinno być. Mamy Minotaura. A ta ekspedycja, coś czuję, że pójdzie szybko. Dobrze, troszkę nam zostało jeszcze punktów do zrobienia. Mamy pierwszy kontakt, czyli znaleźć 3 stworzenia. Myślę, że na pierwszej lepszej planecie, która ma jakieś zwierzaki, to odhaczymy. Materializator zbudujemy, kiedy dostaniemy nagrodę, no i skok warp, ale w międzyczasie, kiedy zbierałem asteroidy, udało się zrobić, odebrać, no nie, odebrać jeszcze nie, odbierać, to dopiero teraz będziemy zaliczyć, tak, kamień milowy pilot, czyli polecić tam, przelecieć 1000 jednostek, nie wiem w jakich to jest liczone. W każdym razie nam się to udało jakoś bez większych problemów. Tak samo zaliczony gwiezdny pył, ponieważ rozwaliliśmy wystarczającą ilość asteroid. Czekałem, żeby odebrać tą nagrodę, ponieważ zależało mi na tym, żeby mieć już lepszy statek. Myślałem, co prawda, że wykorzystam to. Myślałem, że wykorzystam to w solarze, którego chciałem zdobyć, no ale wyszło na to, że jednak wykorzystamy to na tym myśliwcu, który kupiliśmy. Myślę, że w zupełności wystarczy. Jak widzicie, zbudowałem sobie więcej pomieszczeń kontenerów, żeby się nie pierdzielić z czym takim? Żeby się nie pierdzielić z przestrzenią magazynową, żeby nie mieć z tym problemu. Mam też rafinator, chociaż na razie nie mam za bardzo co rafinować. Moglibyśmy, nie wiem, coś na nanity przerabiać, ale jeszcze o tym nie myślałem. Mamy właśnie, mamy ukończoną ekspedycję, pierwszą ekspedycję floty. Także zostaną nam jeszcze 2 do zrobienia. Mam nadzieję, że fregaty mi nie rozdupczyli. No dobra, fregata chyba jest sprawna. Jednostek troszeczkę wpadło. Bardzo miło z ich strony. To prawda, żadnych fantów nie dostaliśmy, no ale 100 tysięcy to też w sumie całkiem niezły pieniądz, nie? Także wyślijmy od razu fregatę na kolejną misję. Oj, to jest jeden z bardziej czasochłonnych kamieni milowych, więc tu mamy odkrywanie wszechświata albo patrol bojowy.
czas trwania obu jest bardzo zbliżony. No dobrze, mamy bojową fregatę, więc wyślijmy ją. Tylko, że chyba paliwa nie mamy, nie? Nie pamiętam, ile zrobiłem. Dokładnie, paliwka nie mamy, więc trzeba będzie zrobić sobie tutaj paliwo. A przy okazji od razu byśmy mogli też sobie założyć te silniki, nie? Które dostaliśmy. Czasami mi się strasznie pierdzieli opis statków. Przeładuję grę, wtedy zazwyczaj jest w porządku, ale czasami właśnie zdarza się, że mam niepełen opis, nie? Nie wiem, o co chodzi. Właśnie, grudź towarowa. Też byśmy mogli w sumie frachtowiec od razu ulepszyć. Chociaż frachtowiec mamy mocno, mocno dupowaty, nie? Ale... A w sumie to i tak tylko pogramy w troszeczkę, dopóki nie skończymy tej ekspedycji i spadamy dalej, nie? Dobra, także pierdyknijmy paliwo dla ogniwo warpowe, jedne zostawimy. Dwieście ton, 100 ton, 50 ton w zupełności wystarczy. Moglibyśmy naprawić napęd frachtowca, bo pojemnik to bez problemu zrobię. To prawda. Tlenu nie mam jakoś bardzo dużo, ale wystarczająco dużo. Czego mi brakuje? Tu się wstrzymamy. Z tym się wstrzymamy z tego względu, że nie wiem, czy pierwszy skok wykonam statkiem, czy frachtowcem. Jeszcze zobaczymy, nie? Co tutaj potrzebujemy? Aha, krosno kablowania mamy, antymaterię mamy 2 z 3, rezonatora magnetycznego nie mamy. No to musimy niestety poczekać. No i wysyłamy flotę, nie? Znaczy się flotę, fregatę. Pierniczę trochę jak potłuczony, zdaję sobie z tego sprawę, ale dopiero co wróciłem z nocki i tak z partyzanta usiadłem, żeby jak najszybciej wypuścić, nie? Tą pierwszą część. Pierwszą część tej ekspedycji, nie? Dobra, zerknijmy, czy nam zaliczyło. Gdzie tam było to wyszli? Badaj niezbadane układy, ruiny. Sfotografuj różne środowiska, to mamy. Zalicz ekspedycję. No i pięknie, 1 na 3, czyli groi buczy. My teraz musimy znaleźć 3 zwierzaki. Także polecimy sobie na gorącą planetę. Coś się skaszaniło, nie? Chłopów mi tutaj w podłogę aż wryło. A to myślę, że po prostu podziw nad moim genialnym statkiem, nie? Który wygląda jak latający klocek Lego. Co to za dziwna fala idzie? Czekajcie, bo zaraz mnie wciągnie z powrotem do frachtowca. Sorkiewicz. Musimy znaleźć 3 spustoszone. Ta nas nie interesuje. Wrzenie. Jest szansa, że
ta wystarczy. Nieprzyjazna życiu, spalona. Szczelinowa, targana wichrami. Czyli stranded. Brudhak Delta albo Tchurok, jak zwał, tak zwał. O, no i może być. Polecimy sobie do Labal Kolony. Pozwólcie, że ja się podelektuję kawką, która mnie jakoś utrzymuje jeszcze przy życiu. Co my tu mamy za bazy? Base in progress. Labal Colony. Nie wiem, co to jest Labal. Japan Base. Dobra, walić to. Lecimy na ogniwo zapisu. Mam nadzieję, że będą tu jakieś zwierzaki, które uda nam się zeskanować. Przynajmniej 3 sztuki tego cuda potrzebujemy. Kurde, tam jest jakiś budynek? Dużo statków, nie? Tam lata. Tu jest budynek. Ktoś na posterunku sobie pierdyknął bazę. A to łobuz. Fajnie, fajnie. O. Przywołać nomada byśmy mogli. A ciekawe, czy jeżeli nie posiadam, czy mogę go przywołać? W sumie nie sprawdzałem nigdy tego. No działa. Ale petara. Kurde, ten myśliwiec, nie? Jest fajny. Ale klasa C, czyli mnie zbytnio nie interesuje on. Tu są jakieś zwierzaczki w ogóle? Teoretycznie 6 gatunków różnych. Spróbujemy. Zapomniałem fakt, że tu jest gorąco. He, mamy pierwszego. Drugiego. Sód, miedź, krucyfix, potrzebne rzeczy, nie? Ciekawe, czy już mnie widać, czy jeszcze nie. O. Patrzcie, naprawili mnie. Słuchajcie, lecimy, trzeci zwierzaczek gdzieś tu łazi. No i go genialnie chciałem powiedzieć. Cud nam się przyda. No co jest, czemu nie mogę przełączyć? Halo? Weźmy to, załadujmy. Oczywiście pyłem krzemianowym, bez sensu ładować manipulator terenu czym innym.
jeżeli możemy zrobić to pyłem krzemianowym, który on wydobywa, nie? Trochę działa jak perpetuum mobile i to jest w nim genialne. Teoretycznie miedzi chyba mam dużo, ale na wszelki wypadek jej nazbieram. Na pewno mam sporo złota, srebra, platyny, ponieważ i trytu. Ponieważ... O, czekajcie. Zobaczymy, czy kości zaliczał. Jeżeli nie, no to... będzie chodziło... Problem jest taki, że z tą jedną... z tym jednym kamieniem milowym... Nie jestem pewien, czy chodzi o starożytne kości, czy chodzi właśnie o jakieś tam zakopane artefakty, nie? Gdzie jest ta miedziucha? O, jaki kurduś był tam hecny. Właśnie ja... Fuck! No, powiem wam, to był ratunek w ostatniej chwili, nie? Gleba by była piękna. Powinienem tlen zbierać, nie? Wspominałem o tym. Jakoś... mi wyletło to z głowy. W sumie zbyt duże te złożenie było, szkoda czasu. Ale dobra, walić to. Kurczę, chciałem tego kwiatka rozwalić, ale strażnik tu teraz cały czas mi za dupą lata. No dobra, i zerknijmy, nie? Czy to będzie chodziło o kości, czy może o coś innego. Weźmy dla pewności, włączmy ten kamień milowy. Gdzie on był? A odkryj rośliny, patrzcie, jeszcze mam. A jak dupa nic nie skanuje, nie? Sfotografuj. Wykop zakopane przedmioty. Weźmy, zobaczmy, czy to o to chodzi. Nie. No a teraz, żebym dowalił z tym znacznikiem, dobra. Ale widzę, że to też możemy tutaj zrobić, bo coś się tam pokazało, nie? Dobra. Pierdyknijmy sobie fotka. Fotografuj różne środowiska i co? Jest 2 na 3, dobra.
czyli został nam zamarznięty. Graj buczy. A my sobie polecimy teraz, bo się okazało, że możemy zrobić bez problemu wykop zakopane przedmioty. 300 gdzieś tam. Skanujemy, co popadnie. Głównie bym chciał kwiatki skanować, ale nie będę wybredny, nie? Kasa jest kasa. Czy chodzi o te naturalne cmentarzysko? Jak tak, to trochę dupa, bo przed chwilą zebrałem kości, mi jej nie zaliczyło, nie? Dobra. Zakopana formacja mineralna. Grzejemy po nią. Świecący minerał. Bardzo ładnie, trzy na szynach. Kurczę, trochę żal mi zużywać baterię jonową na to. Za to sodu mam od cholery i tak niespecjalnie mi żal. Ale z tlenem to jest słabiutko cholerka. Myślałem, że więcej mam tlenu. Tak mi się wydawało, że nie jest dobrym pomysłem. Nie będzie zbyt mądrym pomysłem. Uciekło mi słowo, cholera. Wykorzystanie tlenu, nie? Bulwar szpiku. Tam do budowy tego czegoś tam na fraktowcu, już nie pamiętam, co budowałem. Dobra, na szybko odwalamy. Szukamy czegoś, co tu by tlen nam dało, bo może być kurna słabo. Metal chromatyczny? Tu są ładne kamyki, nie? Dobra, szybko ogarniemy te trzy kwiatki i chyba będziemy stąd spadać, bo... Za dużo tlenu to ja tu nie widzę. Weź
O, patrzcie, tlen 210, a ja tu się o tlen martwię, cholera jasna. Złoto, zjonizowany kobalt i ogniwo warpowe, no to nic z tego nie będzie problemem, nie? Dzięki temu, że na pierwszej planecie tego tyle nazbieraliśmy. Lepszy ryc niż nic, nie? Lokalizowano skrzynia. To bierzmy skrzynię. W sumie zamiast się zająć... kamieniami milowymi z tej fazy, to ja tam pierdalam kamienie milowe, kurde, gdzieś z czwartej fazy, nie? Ale dobrze, im więcej odhaczymy... Fajerwerki, w dupę niech sobie wsadzą te fajerwerki, po co mi one? Ktoś tam bazę pierdzielną, nie wiem czy zobaczycie. No i to z Minotaurem. Dobra, ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest mój kurna siamolot. Teraz musimy spierdzielać na frachtowiec. I co takiego zrobić? Zbudować to pomieszczenie, nie? Do egzopojazdu, czy do czego ono tam jest? No w każdym razie teraz, nie? Dostaliśmy namiar. A właśnie, a... Co jeszcze mamy w tej fazie? Aktywuj skok warp. Twojego statku głównego. I teraz nie wiem, kurde. Chyba chodzi o frachtowiec, nie? No bo plany dopiero hipernapędu do statku dostaniemy tutaj. Dobra. No, napęd mamy naprawiony, więc nie jest to jakiś problem. Myślę, że... Maksymalnie z 20 minut i... to wcale nie było takie twarde lądowanie, oszukujecie. Myślę, że maksymalnie z 20 minut i... ogarniemy tą część ekspedycji. Normalnie bym do nich nie strzelał, ale potrzebuję tlenu, więc... Nie mam zamiaru się tutaj ograniczać. Ej, patrzcie, słowo. Up. No tak, zaraz się tutaj skicha na mnie, że morduje krwiożercze kwiatki. Ile tam było? Chyba trzy słowa, nie? Trzeba było się nauczyć. A to pierwsze z głowy mamy. W sumie mogłem wziąć, kurczę, egzopojazd, nie? Szybciej trochę by to poszło, no ale z drugiej strony nie było tak źle chyba.
tak cały czas szukam tych słupów, tych takich ala nadajników, żeby je trzy odhaczyć i nie mogę, kurde, znaleźć żadnego. Ciekawie to wyglądało. Padłem w jakaś dziura. A trudno, trzeba będzie to ogarnąć najwyżej kiedy indziej. Taki problem to nie problem, raczej... raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem tego na innych planetach, a przynajmniej na mnie będzie dupska, nie? Przypalać. Ale poczekajcie, bo tam jest... Naucz słów, tak? Mamy się nauczyć słów. Dajcie mi sekundę. Językofil. Ha, działa. Nie wiem, czy jest ich tutaj na tyle dużo, żeby to odhaczyć, ale jestem idiotą, że nie zaczepiłem ich na stacji, nie? Na szczęście to nic straconego, oczywiście. Od tych chyba nie mogę się nauczyć, z tymi chyba tylko mogę handlować, z tego co kojarzę. Dokładnie. Kurde, jednego słowa mi zbraknie, no. Naprawdę. Ilu ich tu jest? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No czajcie tego, kurna, naprawdę jednego słowa mi zabraknie, nie? A demet. Może gdzieś tu będzie, co? Jakiś ten... Chyba nie. No dobra, walić to, ogarniemy sprawę na stacji. Tak się zastanawiam, jak ja tam mam wejść. Chłop mógłby jakiś teleporter zrobić, nie? Żebym tutaj się nie musiał wysilać. Dobra, polecimy sobie na stację, odhaczymy to jedno słowo. Bo w sumie frachtowiec i tak mam zaparkowany w pobliżu stacji, więc taki problem to nie problem. O, filar strażników? Heca. Dobra. O kurna, non stop się... Zamiast skupiać się na tym, co powinienem robić, to robię te... z innych faz zadania i pierwszą fazę 4 godziny będę robił. Akurat językofila odhaczymy, bo... O, fuck!
No już praktycznie mamy to zrobione, nie? Ze stacji sobie prosto skoczymy na frachtowiec już teleportem. Zupełnie zapomniałem, że nie musimy przecież uczyć się słów od tego, nie? Z tych kamieni, tylko możemy spokojnie od nich. No i gitara. Językofil. Dobra, w sumie gówniane rzeczy. No ale kolejny punkt odhaczony, nie? No, nie takie gówniane, słuchajcie. Rezonator magnetyczny potrzebujemy. Translatory, dobra, srać to. Będziemy mogli naprawić pozostałe komponenty tego, nie? Centaur? Pozostałe komponenty frachtowca. Dobrze. Co my tam mamy do zbudowania? Orbitalny materializator egzopojazdu. Gdzie ja bym chciał go postawić? Gdzieś tu. Złoto, kobalt, ogniwo warpowe. Na szczęście gdzieś mam dwie antymaterie. Dwa pojemniki. Czy mam nadzieję, że mam więcej tej antymaterii, bo trochę lipton będzie, jeżeli nie. No tutaj, nie? Ideolo. Że tak powiem, mamy to. Protokół desantowy zakończony. Plany. Komora teleportacyjna. To chyba będzie potrzebne, nie? Do jakiegoś kamienia milowego. Pomieszczenie i nie przeczytałem. Pomieszczenie rafinatora? A to znałem ten plan. Pomieszczenie skanera? Nie. Aktywuj skok warp. No to zaraz go aktywujemy, nie? Nie wiem, po co mi to dziadostwo. Kurczę, byliśmy na tym, na stacji, mogliśmy kości, nie? Opierdzielić. Mea culpa. W sumie możemy to wrzucić na statek.
kurde, antymaterii nie mam, niedobrze. Dupa sraka. Antymaterię, dobra. Na szczęście antymaterię możemy wytworzyć. Zupełnie zapomniałem, że do czegoś wykorzystaliśmy, nie? To jedno ogniwo warpowe. No dobra. To co, to sobie gdzieś skoczmy, nie? O, patrzcie, na południe nasza flota leci. Mam nadzieję, że to nam zaliczy, nie? Misję. Misję, no jak zwał, tak zwał. Kamień milowy. A coś dziwnego się ze mną stało. No i genialnie, mamy odhaczone. Srebro 999, o, 5 przejętych modułów fregaty, fajnie, będziemy mogli trochę rozbudować nasz frachtowiec. Ale mnie intryguje. Pusta. Spalona. Niebezpieczna. Tchnąca. Wysoka energia. Tropikalna. W porządku. W sumie teoretycznie moglibyśmy polecieć na tropikalną, nie? Żeby... poszukać tych. Poczekajcie, kurczę. Jak daleko my mamy skakać? O, sporo tych skoków. Na tropikalną, żeby kwiatków poszukać, ale równie dobrze możemy to walić. Ale polecę na stację na pewno sobie rozbudować plecak. No, niestety tutaj może się to przydać. Także każdy system, o który zahaczymy... Kurde, to mi wygląda na atom. Pusta. Odkrywca Light No Fire. Tylko pusta. Czy ona jest pusta, bo jest góra rdzy i srebro? Dobra, to raczej nie będzie zamrożona. Weźmiemy, wylądujemy, rozbudujemy sobie egzokombinezon. Wylecimy ze stacji, polecimy na anomalię, rozbudujemy sobie kombinezon bardziej.
Pamiętajcie, że każdy układ, który odwiedzicie, daje wam tak naprawdę dwa rozszerzenia do egzokombinezonu, czy do pojemności plecaka, czy do pojemności technologii, ponieważ jedno rozszerzenie kupujecie na stacji kosmicznej. No, myślę, że tak. A drugie rozszerzenie możecie kupić na anomalii, którą po pierwszym skoku warp możecie wezwać. I tak samo skoczycie do nowego układu, to ponownie lecicie na stację kosmiczną, żeby wykupić jedno, i lecicie na anomalię, żeby wykupić drugie, ponieważ to nie jest tak, że na anomalii możecie tylko raz wykupić. Na anomalii możecie za każdym razem, kiedy wlecicie do nowego układu, nie? Kupować. Na pomieszczenie, pola plecaka wydaje mi się, że jak najbardziej się przydadzą, nie? Oczywiście mogłem teraz na anomalii sobie na przykład kupić statek, czy odebrać lepszego multitoola, ale nie widzę potrzeby w tej grze tego robić. Nie wydaje się, żeby to było jakieś tam upierdliwe na tyle, żebym... żebym musiał to robić. No i po prostu sobie skoczymy na frachtowiec i już stąd i lecimy dalej, nie? Nie wiem, czemu mnie zawsze tak wysoko wyrzuca. Zawsze mam stresa, że się gdzieś zgliczuję. No i trasą ekspedycji ziumamy do kolejnego układu. Mam nadzieję, że żadna bitwa o frachtowiec mi nie wyskoczy, biorąc pod uwagę, że nie lecę statkiem, tylko frachtowcem, nie? Beka by była w sumie. No i z powrotem na stację. O, jesteśmy w układzie wyjętym spod prawa. Ale chyba też powinien być. Kurczę, nie jestem pewien. Zobaczymy. Moglibyśmy sobie fregaty dokupić, ale... to byłby przerost formy nad treścią. My chcemy po prostu skończyć ekspedycję, nie? Właśnie nie pamiętam, czy w stacjach wyjętych spod prawa są ulepszenia do kombinezonu można zdobyć, ale wydaje mi się, że też. Tutaj statek. Jest, dobra. No, w zasadzie. Wyjątkowo nie pójdę w technologię, tylko bardziej właśnie w... C, dobra, walić to. Tylko...
pojemność plecaczka. No i teraz kolejny raz anomalia. W sumie, póki jesteśmy w kosmosie właśnie. Cały czas szukamy zamrożonej, nie? Zanieczyszczona, kaustyczna, wilgotna, płomienna, jałowa, arktyczna. Tam polecimy. To chyba ta będzie, co? Jo. Sprawdzimy, strzelimy sobie trzecią fotkę. Bo tam fajne rzeczy chyba były, nie? Jako nagrody z tego kamienia milowego. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Kuźwa, powiem wam, że już padam twarzą na pysk, nie? A jeszcze trzeba będzie film, kurde, zmontować. Także, jak widzicie, w każdym nowym systemie spokojnie na anomalii też możecie ogarnąć temat. Także jeżeli tylko macie kasę, no to dość szybko można ogarnąć sobie pojemność plecaka, czy też technologii, nie? Dobra, zziumamy na tą arktyczną planetę, spierdykniemy sobie fotę. Zobaczymy, czy nam zaliczy. Teoretycznie kryształ Szronu występuje na niej, więc powinno to działać, no ale bywa różnie. Powiem wam, że cieszę się, że nie ma tutaj wody. Bo jeszcze by mnie korciło, żeby ryby tu łowić. Na szczęście widzę, że nie ma wodzi, więc... Biją mnie wielkie śnieżyce. O, się przycięło. Łe, no i zaliczyło, patrzcie. Podwójna komara uprawowa, dobra, to było mi potrzebne do jakiegoś kamienia milowego. Najlepsze ulepszenie systemu skanowania, potężne ulepszenie promienia wydobywczego, no i zajebiście. O fuck, chyba sobie rękę złamałem. Nie wiem, czy to widzieliście. Skaner od razu. Zboostujmy sobie ze skanerkiem. Czemu? Co ja mam budować? Aha, ogniwa warp. No mamy jeszcze, kurde, ogniwa warp. Po co nam ogniwa warp? Trochę za dużo, nie? Wyszło tych ulepszeń nagle. Ale teraz sobie zobaczymy. No cena pewno będzie najgorsza. Także możemy ją zlikwidować. A ten X? Kurde, ten X jest niezły.
Ten chyba jest najgorszy. No dobrze, nie? No i grzejemy na frachtowiec i zasuwamy do czego? Do pierwszego punktu spotkania. Tak za długo za bracia żyłem. No ale słuchajcie, tak naprawdę im więcej czasu poświęcicie w pierwszym systemie, czy też nawet na pierwszej planecie, tym więcej czasu zaoszczędzicie na dalszych kamieniach milowych, ponieważ jeżeli poświęcicie tą godzinkę czy dwie na zbieranie surowców na pierwszych planetach, to później nie będziecie musieli tego robić, nie? I napierdzielać jak górnik przodkowy. Po Smurfie daleko jeszcze, kurde. Dwa skoki. No dobra, lecimy. Ciekawe, czy nam wystarczy paliwa. Obawiam się, że właśnie wyczerpaliśmy je do zera, ale może się mylę. W każdym razie nie jest źle, no mamy w pierwszym układzie bazę, więc spokojnie możemy tam wrócić. Rzućmy okiem na stan paliwa w naszym frachtowcu. Łe, 40%, słuchajcie, nie jest kurna źle. Dobra, skaczemy od razu. Walić rozszerzanie egzokombinezonu. Lecimy od razu do punktu spotkania. Chociaż rozsądnie byłoby rozszerzyć, nie, ten kombinezon o te dwa pola, ale dobra. Nie jest to jakoś very niezbędne. No i zasuwamy do pierwszego punktu spotkania i kończymy pierwszą fazę ekspedycji. Fajna stacja. Ekspedycja wielki sukces. Flota przybyła do układu Ebini coś tam. Dobra, whatever. Grunt, żeby się udało, żebyśmy nie musieli od nowa tego robić, nie? Dziwna ta planeta. A, dobra. Oczywiście, nie? Góry w piździe wielkie i będziemy Free antimateria. Autentycznie nienawidzę ich za to, nie? Zawsze, kiedy mamy biec do jakiegoś punktu spotkania, to dowalą właśnie taką planetę, nie?
To chyba was Bóg opuścił. Udało się całkiem zacnie, powiedziałbym. Ale nie chciałbym zginąć. To jest piękne w Minotaurze, nie? Że jego nie ruszają żadne warunki środowiskowe. Dlatego zawsze polecam poświęcić te parę blaszek, żeby go zbudować, bo naprawdę warto. Dobra, ale tym razem to już wykorzystamy to w ten sposób. Bardzo ładnie, trzy na szynach. No i kończmy fazę pierwszą. No i pięknie. Tym oto sposobem udało nam się ukończyć fazę pierwszą. Dodatkowo zrobić... jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Sześć kamieni milowych z pozostałych faz, więc teoretycznie można powiedzieć, że dwie fazy mamy odhaczone, nie? Zbudować pomieszczenie skanera to jest pikuś, no ale dobrze. O tym później. Na tą chwilę dzięki wielkie. Widzimy się przy fazie drugiej. Także do zobaczyska.